Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem teraz na Górkach Ściernych w Bieruniu. Teraz przed Wami są widoczne dwa tory. Tor po lewej stronie prowadzi do KWK Czeczot. Tor po prawej stronie prowadzi do Bierunia Starego i dalej do Tych Miasto. Tutaj troszeczkę podejdę, żebyście troszeczkę lepiej mogli to zobaczyć. Ok, tak to wygląda. Tutaj mamy tor, który prowadzi do KWK Piast. A w tamtym kierunku wszystkie te trzy tory prowadzą do Górek Ściernych, które są całkiem blisko. I tak, ja tutaj jestem już jakieś półtorej godzinki. I jak przyszedłem te półtorej godzinki temu, to tutaj tym torem po prawej stronie widocznym teraz jechał skład CTL-u, próżne radwany na KWK Piast. I to było w momencie, kiedy ja przychodziłem, nie zdążyłem ich złapać, po prostu tylko widziałem, jak jadą. Kawałek czasu później, czyli tak właśnie te półtorej godziny, bo to było przed chwilą, pojechał ten sam skład w kierunku przeciwnym, czyli wraca aktualnie na Bór Górny. Więc tak to wygląda. Ja tutaj aktualnie jestem i za chwilę Wam pokażę oczywiście przejazd, który nagrałem, o ile on się fajnie nagrał, bo miałem pewne problemy z aparatem ze względu na to, że są troszkę trudne warunki atmosferyczne dzisiaj. Jest całkiem zimno, co chwilę pada deszcz. Miałem problemy z aparatem, ale jakoś się udało to chyba nagrać. Więc tak to wygląda. Przed chwilą, jakiś czas temu, ślimak szedł sobie po szynie. Więc ściągnąłem chłopa, no bo to nie jest najlepszy pomysł. Zwłaszcza, że no, dopiero co torem, którym sobie szedł, jechał skład. Więc mały dodatkowy element z dziedziny przyroda. Dobra, więc to by było tyle. Zostawmy żarty i tyle. Więc ja tutaj jestem, ja tutaj byłem już kilka razy w przeszłości w tym terenie, jakieś tam zdjęcia, filmy porobiłem, coś tam gdzieś tam możecie znaleźć, więc generalnie oczywiście jest to, o, tam słychać jakieś trąbki, jakieś trąbki tam słychać, to chyba jest skład, który jechał, który łapałem, to Tamara. Spoko. Tam sobie ona jedzie w kierunku Lędzin.
Tam jest kopalnia Piast. Tam jest szlak z Górek Ściernych na Piasta. A tutaj jesteśmy przy torach w stronę Czyczota i Tych w tamtym kierunku. Ja teraz prawdopodobnie pójdę w kierunku Czyczota się przejść. Wątpię, żeby coś pojechało. Sądzę, że szansa jest zero. Ale fajnie, że już coś tam złapałem. No jedno zdjęcie, jeden film tego Piasta na CTL. Zawsze coś. No a generalnie, tak jak już wspomniałem, moim celem głównym jest Czyczot. Zapoznanie się z tym szlakiem, pójście tam dalej, zobaczenie go. Nigdy nim nie szedłem. Więc zobaczymy. Pójdziemy sobie tam. Może to nie jest dobry pomysł, jeśli chodzi o pociągi, tak? No bo idąc tam rezygnuję i ze szlaku po prawej stronie widocznego na Tychy i ze szlaku tamtego na Piasta. Ale istotne jest dla mnie, żeby zrobić coś na szlaku do Czyczota, który tam dalej, zwłaszcza jak on jest już sam, zobaczyć jakie tam są motywy i tak dalej. Więc jakby stawiam na miejsce, w którym bardziej wartościowe materiały można zrobić. Dobra, nie ma co gadać, idziemy. Klimat na szlaku do Czyczota jest niesamowity. Jest to coś niepowtarzalnego. Aż dziwne, że ten szlak jest czynny, bo jest tak bardzo klimatyczny, jakby był już nieczynny. Przed chwilą pojechał skład w kierunku Czyczota. Oczywiście zdjęcie i filmy się nie udały w ogóle, ale to jest normalne, bo w momencie, gdy ja sobie idę szlakiem i nagle jedzie pociąg, to jest niemożliwe, żeby udało mi się dobry materiał zrobić. I ja w ogóle tego nie chcę. Ja w ogóle nie chcę mieć dobrego materiału, gdy nagle w ogóle gdzieś jedzie pociąg, a ja gdzieś idę w ogóle tym szlakiem w jakimś miejscu totalnie nieprzygotowany. Więc powinienem się cieszyć, że cokolwiek mi się udało. I teraz gdybym ja chciał zrobić w tym miejscu, w którym przed chwilą byłem i w którym nie udały się te materiały w mojej ocenie, zrobić dobre materiały, to ja bym po prostu potrzebował to przygotować, nie? Musiałbym postanowić, dobra, w tym miejscu chcę zrobić film, zdjęcie, dobra, no to teraz przygotowuję się i bym potrzebował, no nie wiem, z 15-20 minut, żeby dokładnie to obadać, zobaczyć z którego kąta najlepiej i tak dalej, no i wtedy bym to ustawił, nie? I czekać bym musiał, ale tak, że nagle jedzie i ty nagle chcesz zrobić dobry materiał, zapomnij o tym, to jest niemożliwe, nie licz na takie coś. Zwłaszcza jeśli jesteś w jakichś trudnych warunkach, trudnych szlakach. Ale przede wszystkim trzeba też się przygotować na to, że pociąg bardzo często jedzie w momencie, gdzie ty nie możesz zrobić dobrego materiału, ale kawałeczek dalej już byś mógł, tak? To się bardzo często zdarza, dlatego musisz też być na to przygotowany. Jeżeli chodzisz po szlakach, zwłaszcza takich
ciężko dostępnych. Tak jak no ten, to jest szlak ciężko dostępny. Tutaj są, no przynajmniej tam gdzie ja byłem, no to tam było bardzo ciężko. Właściwie wszędzie indziej tutaj, jakby jechał pociąg, jakbym ja był tu, to już by było dużo lepiej, dużo prościej, kawałeczek, parę kroków dalej, nie? Ale to jest normalne. To jest zupełnie normalne. Tak to jest. I tyle. Czasami jest szczęście, a czasami go nie ma. I to jest normalne. To już jest szczęście w nieszczęściu, no bo to, że w ogóle skład pojechał, powinienem się cieszyć i tyle. I teraz nie wiem, czy oni będą wracać, czy nie, te turbosłonki. Ja teraz idę znaleźć miejsce dobre jakieś i się rozstawię i będę czekał na nie. Tylko muszę znaleźć najpierw dobre miejsce. Na pewno nie będę tutaj stał, bo parę kroków dalej zrobiłem nieudane materiały. To już nie chcę być w tym miejscu, przynajmniej nie na razie. W przyszłości to bym chętnie wrócił, żeby to naprawić, ale teraz to nie ma sensu, nie będę tu stał. Muszę udać się w inne miejsce jakieś, więc idę dalej w poszukiwaniu lepszego miejsca, bo liczę, że może te turbostonki będą wracać. Tego nie wiem, bo nie wiem, jak działa ten szlak, nie wiem, jaka tutaj jest filozofia tego szlaku, czy takie turbostonki wracają od razu, za kilka godzin, w ogóle nie wracają, zostają tam na tej kopalni, albo może pojadą na Oświęcim. Nie mam pojęcia, jak oni tutaj jeżdżą, jaka to jest filozofia szlaku, bo w ogóle tutaj nie bywam, więc dopiero trzeba to poznać. No fajnie było, jakby wrócili, bo wtedy mógłbym się odkupić te nieudane materiały, które zrobiłem. Boże, jakie gówno ja tam zrobiłem, dobra. I film i zdjęcia, no ale to jest klasyka, normalne. Więc tak, ja teraz po prostu mam nadzieję, że się odkupię. Bardzo byłoby fajnie. Jeśli nie, no to najprawdopodobniej będę musiał tutaj przyjechać najszybciej jak się tylko da i kwitnąć, dopóki będę mógł się odkupić. W dużej mierze chodzenie po szlakach przemysłowych w moim przypadku to jest ciągle odkupywanie się, bo cały czas ja idę, pociąg jedzie w miejscu, gdzie się nie da nic zrobić, materiały są do wyrzucenia, no ale ja muszę takie materiały wstawiać, bo innych po prostu nie ma, bo to jest cały czas nieudane. Więc no niestety tak to wygląda i cały czas to jest odkupywanie się, tak? Nie udało się, ok, ja później chodzę znowu, aż się odkupię, aż zrobię coś, co jest w porządku. No ale koniec końców i tak wynik jest taki, że jest bardzo dużo szitowatego materiału, który jest nieudany, no ale co zrobić? No tak to wygląda w takich szlakach. Idziesz gdzieś, jesteś akurat w momencie najgorszym, wtedy jedzie pociąg. No i co zrobisz? No nie da się nic na to poradzić. Tak to wygląda przynajmniej w moim przypadku. Dobra, to nic, tyle. Ja idę dalej w kierunku Czeczota, znaleźć jakieś sensowne miejsce na odkupienie. To, co ja teraz robię, to jest odkupienie. I tyle. No i ja nie wiem, czy coś się tam uda znaleźć, jakieś fajne miejsce. I też nie wiem, czy oni w ogóle będą wracać. Więc nie traćmy czasu, bo może zaraz będą wracać i ja będę znowu w dupie. Witam panowie, no jestem tutaj w takim klimatycznym miejscu i czekam, aż będą wracać, albo coś się będzie działo, ale panowie, to jest zupełny bezsens. To jest zupełny bezsens, znaczy bezsens, no wiadomo, ja się muszę odkupić i odkupienie będzie miało miejsce, ale no powiem szczerze, no jestem bardzo zdenerwowany, no jak mogę nie być, tak? No, to jest niemożliwe. Niemożliwe jest, żebym ja nie był zdenerwowany w sytuacji, gdy się dzieje coś takiego. No są kompletne jaja. No nie wiem, jakim cudem to się stało, że pociąg jechał w momencie, akurat w takim momencie. Tego nie rozumiem. Nie, to jest bez sensu. Nie rozumiem tego. W każdym innym momencie, gdyby ten pociąg jechał, to ja bym normalnie zrobił dobre materiały. Tam wszędzie było normalnie. Tam nie było aż takiego zakrzaczenia. Parę kroczków w jedną, w drugą stronę, miałbym materiały. Więc tak, więc ja tego powiem szczerze, nie rozumiem. Nie wiem, o co w tym chodzi. Tak samo to, że ja dzisiaj przyszedłem i pojechał pociąg od razu, w momencie, gdy ja przychodziłem na szlak, także nie mogłem go złapać. A później zrobiłem zdjęcie, no okej, niby jest spoko, ale to jest naprawdę słabe zdjęcie. Zdjęć, których ja tam mogłem zrobić, to jest gówno. To jest naprawdę spore gówno. Wiadomo, cieszę się, dobre, fajne i tak dalej, ha, ha, hi, hi. Ale zdjęć, jakie można zrobić w tamtej okolicy Górek Ściernych, tam gdzie ja byłem, to było gówno. To jest gówno. Więc nie rozumiem, no po prostu przypadkowo jak pociągi jadą, no ale jakim cudem one jadą w takich momentach? No ja tego kompletnie nie jestem w stanie, to jest absolutnie nielogiczne i niemożliwe. To jest niemożliwe.
i ktoś mi zaraz powie, że nie wiem, że takie, że, no, że to jest niemożliwe. No, stało się, więc widać, niemożliwe jest możliwe, tak? Tak, no ja tu siedzę, ale to jest bez sensu, bo tutaj kompletnie nic nie pojedzie. No ja tu będę teraz kwitnął dobre kilka godzin prawdopodobnie ze względu na gigantyczną motywację przez to, co się stało. Ale to jest bez sens, bo tutaj już nic nie pojedzie. To ja akurat jestem 100% pewny. Dlaczego miałoby jechać, skoro już jechało? Bo to jechało tylko dlatego, bo ja akurat byłem wtedy w tych krzakach. To tylko dlatego jechało, nie? Gdybym nie był w tych krzakach, to by to nie jechało przecież, no nie udawajmy. Więc no niestety wiele godzin zostanie straconych, bo ja tu będę siedział bezczynnie i nic nie pojedzie, no ale nie mam wyboru. No przez to, co się stało, ja nie mam wyboru, będę tu przychodził do skutku. Więc to tyle. To tyle takiego czegoś ode mnie, takie coś. Nie ma to żadnego sensu, no ale jestem tutaj w tym miejscu, tak? Tam jest statyw, tam dalej stoi, czeka. Tyle. Panowie, ja tylko króciutko powiem, odkupienie, tak jak widzieliście, skład pojechał, odkupienie, dziękuję bardzo, znikam z tego szlaku, wracam w stronę Górek Ściernych, więc udało się, jeszcze w przyszłości będę tutaj wracał na ten szlak do Tyczota na pewno, bo tutaj jest bardzo dużo do zrobienia, to jest dopiero początek, to co ja tutaj chcę zrobić, ale to nie dzisiaj, bo dzisiaj już zadanie wykonane, ja teraz wracam w kierunku Górek Ściernych, dziękuję Państwu bardzo, humor mi wrócił, bo udało się odkupić, to ja będę wracał. Muszę się zbierać stąd i wracać. Na Górki Ściernie, więc to jeszcze nie koniec wycieczki. Przed sekundą, na sekundę zszedłem ze szlaku, bo musiałem, bo tam są mosty, wiadukty. Więc musiałem zejść na dół, przejść na dole, wejść z powrotem na górę. No i w tym momencie jechał pociąg S200 z wagonami krytymi na Fiata. Ja już tego nie komentuję. Wcześniej to jeszcze komentowałem, jak byłem na szlaku do Czyczota. Teraz już tego nie komentuję. Chyba nawet też nie reaguję. Zostawiam to Wam. Oczywiście nie zdążyłem zrobić ani zdjęcia, ani filmu. Ja zostawiam to Wam do przemyślenia. To już nie jest moja sprawa. Ja już się outuję od tego. Nie mam nic do powiedzenia. Możesz uważać o tym, co chcesz. Taka sytuacja teraz miała miejsce. Tyle. Nic nie mówię. Idę dalej w kierunku Górek Ściernych. Nie komentuję, nie reaguję. Zostawiam to Tobie.
co się udało, to się udało. Spadam stąd, udało mi się odkupić. Jestem w sumie zadowolony, no bo wracała ta S200. O, tam chyba było, słuchaj, to S200 jeszcze. Ja stąd spadam, panowie. Do zobaczenia w kolejnym klipie.